Cześć, witajcie moi kochani bardzo, bardzo serdecznie. Ja tak po cichutku, bo jestem w pociągu. Jedziemy, powiemy wam potem gdzie, po co i co będzie po drodze, ale powitanie musi być także. Oj, znajdujemy się w Krakowie i jesteśmy przed Barbakanem, znaczy się trafiłyśmy z tego dworca. Źle nie było, głowa mnie bolała, musiałam kitę ściągnąć, ale żyję. Dorota się rozgląda. I co? I lecimy na B9, idziemy na śniadanie, o może tak jest plan. Coś nam dzwoni na powitanie, Mariacki chyba. Zobaczcie, jak pusto na Floriańskiej. Super. No i już się rozkładają obrazowo, znaczy sezon turystyczny jeszcze jest. Ładne. O, króliki. Już patrzymy. Patrzcie. Baletnica. Lisek. Pozdrawiamy koleżankę, która lubi liski. Świnka nawet w spódniczce. Piękna. Super, dlaczego jest tak przesłowodna? No. Piękna. To jest dobry sklep. Łabątki. Tak, tam 69 zł, 70. Jest. Tak jest. Piękne niebo. Piękną pogodę mamy. Na kawę. Idziemy do Adama. Coś mądrego poproszę. Prosiłam hrabinę o kilka mądrych słów. Już mówię, w pierwszej encyklopedii wujka, opis konia. Koń, jaki jest, każdy widzi. Co, koniki? Tak. Pięknie jest. Mało ludzi przede jeszcze wszystkim. Powiem tak, tam zawsze siedziała wróżka, która umarła. Znaczy nie umarła, dlatego że siedziała tylko ze starości, ale... My musimy kupić tego gimbala, ci powiem. Żeby ta łapa się nie ruszała. Ja już się staram iść tak, wiesz, normalnie. Tak podskakuje, wszyscy wią. Wszyscy wią. Dobra, zdjęcia robimy. Dobra. Kat. Zdjęcia robimy. Zdjęcia. Naprawdę? Zaczynam od kawy.
Potem zobaczymy, co dalej. Bez wróżki, znaczy z wróżką. Pięknie, jest cudowna pogoda, jak same wakacje. Moja pogoda długoterminowa daje radę. Tak. Sprawdzałam. Daje. Który poniedziałek. Patrzcie, jakie pyszności mamy na talerzu. Z korzonkami. Korzonki i szarańcze. Kawusia pyszna. Ja już moją kawusię prawie skonsumowałam. Tak, przyjechałyśmy do Krakowa na śniadanie. Kareto? Zaczarowana dorożka, zaczarowana dorożka, zaczarowany koń. Zaczarowany Krakowie. To coś mądrego. Nie, jaki jest z kuniem. Co chwilę jakaś pani tu. Idę, dostałam zlecenia nagrać vloga z Krakowa. Tu ciągle jakaś pani wchodzi mi w kadr. Incepcją. Rudziubek. O, krakowianki. Bardzo szukam ludzi. Jeździ tutaj tam? Bramą. Aha. Czekałam, znalazłam. Pójdź znaleźć jak Gdańska, nie? To była potwarz. Na pewno był przy miasto królewskie. No. Idziemy tam? Tam. Okej. Trzeba wejść tam, na dziedziniec Zamku Królewskiego. Myśmy przyszły z parku, prostą drogą, wszystko na azymut, dajemy radę, znaczy pamiętam Kraków. Wchodzimy. Idziemy w miejsce, gdzie jeszcze nie byłam. Ładnie. O matko, jaki spadek tutaj. What the fuck?
dach jakiś czegoś, ale rewelacja. O, proszę bardzo. Wchodzimy. Trzęsiecie się, tam jest fajna ścianka na zdjęcia. Zmierzam, dążę. A tu naokoło można iść? Tam mnie jeszcze nie było. No to może najwyższy czas wejść. W życiu tędy nie szłam. Pięknie Wisłę widać. Cudnie, cudnie. Wow. Na Walach jesteśmy. Wycieczki tu nie chodzą, bo biegną, biegną, biegną. I nie mają kiedy być w takich fajnych miejscówkach. A my se lecimy. O, proszę bardzo. Proszę bardzo. Wow. Wow. No. Pięknie. Tam góry widać, słuchajcie, wy tego tak nie zobaczycie. Ale rewelacyjnie, gołym okiem. O, góry. I Wisełka. Płynie, Wisła płynie, taratam, tararam. No mata trochę widoczków, proszę bardzo. Tam góry pięknie widać, pięknie. O, są. I Wisełka. I stateczki na Wisełce. Na Wiśle. Cudny widok. Piękną mamy pogodę. Tu chmurki, niebko. Dziedzińcowo. Będzie was wyrytać, bo po kamieniach idę. O, spoko. Już wchodzimy. Bardzo mało kwiatów. Jest bardzo. Tutaj zawsze było ukwiecone w pioruny, ale widocznie cięcia. Natomiast, o, proszę bardzo. Proszę bardzo. I proszę bardzo. Troszeczkę dzieci jest. Wcale niedużo. Ale zobaczcie, że jest generalnie pusto. A to wygląda jak w Anglii. A ja sobie siedzę na krakowskim. Na, nie rynku. Na podwórcu. To też nie. Na Wawelu siedzę. No tak, tam jest podwórzec, tam był rynek, to jest po prostu Wawel. I napawam się widokami, dźwiękami dzwonów i atmosferą. Zaraz też zobaczymy, co u czakramu słychać. I wchodzimy na dziedziniec poprzez bramę z łacińskim napisem: jeśli Bóg z nami, któż przeciw nam? Także łaciny się uczyłam, teraz będę błyskać mądrością po tym kuniu. Na dziedzińcu mogę was sobie oddalić. Wszech pięknie widać. Zawrót głowy. No i co, tutaj królowe biegały? Albo w zakonach siedziały piórem dwie. Ale widoki ładne. My sobie schodzimy od drugiej strony zameczku teraz. Zameczku. Gwarcik. O, gwarcik. Na wycenę. Na wycenę, tak. Kupujemy jutro. Tak właśnie jest. Dobra, a idziemy szukać naszego w zasadzie miejsca docelowego, bo wszystkie atrakcje Krakowa były atrakcjami po drodze do pewnego miejsca, które mam nadzieję, że jak znajdziemy, to wam po prostu pokażę. Także bądźcie na to gotowi. Słuchajcie, dochodzimy do punktu naszej rozrywki, którą jest, uwaga, przestrzeń pełna czasu, czyli od pani Oli Budzyńskiej przestrzeń.